No, gdy sięgam pamięcią przez te 2,5 roku, no to myślę, że te najlepsze chwile, czyli bramka z Puszczą i dośrodkowanie z Odrą. Najtrudniejszy moment w ŁKS-ie, myślę indywidualnie, kontuzja, rozwalenie kolana, więc zadeł krzyżowych. To najcięższy okres indywidualny. No i myślę, jak zespołowy, ten sam okres, bo nie mogłem pomóc drużynie w meczu barażowym o awans do Ekstraklasy. Nigdy nie zapomnę na pewno bramki z Puszczą, bo takiej bramki nie strzela się na co dzień i mam nadzieję, że powtórzę to jeszcze kilka razy. Gdybym mógł cofnąć czas w całym moim pobycie w ŁKS-ie, może inaczej bym rozegrał spotkanie z Arką i tą sytuację nieszczęsną, w której rozwaliłem nogę. Wiadomo, że to można gdybać, ale pamiętam, żałowałem wtedy swojej decyzji, że nie zgrałem piłkę do tyłu do Carlosa, chyba Carlos wtedy ze mną grał, tylko wszedłem w dribbling do środka i gdzieś te kolano mi zostało. Ale wiadomo, no to tak można gdybać, tak jak mówię, no ale czy coś bym zmienił? Myślę, że nie, bo podejście mam zawsze takie same, więc nic bym nie zmienił. No, od momentu przyjścia do ŁKS-u Kamil Dankowski zmienił się pod względem takim, że jest bardziej dojrzalszym człowiekiem, jak i zawodnikiem. Myślę, że w życiu codziennym i przede wszystkim tym boiskowym. Gdzieś tam powyciągałem te wnioski błędów z młodości. Wiadomo, nie jestem też jakimś starym zawodnikiem, ale już swoje lata gdzieś tam mam i myślę, że tak najbardziej co zmieniłem w sobie, to sytuację na boisku, ta pewność siebie, wiem, na co już mnie stać i myślę, że to po sobie najbardziej widzę. W najbliższej przyszłości chciałbym w ŁKS-ie awansować do Ekstraklasy i to jest mój cel numer jeden. Chciałbym zostać w Łodzi, bo myślę, że ten klub ma wszystko, żeby być na najwyższym poziomie w Polsce. Bardzo dobrze się tu czuję, dobrze się rozumiem z kolegami, z trenerami, z pracownikami klubu. Kibice też mnie wspierają, taki przed kontuzją, taki teraz, więc bardzo mi się tu podoba. I chcę też pomóc przede wszystkim drużynie w celu, który myślę, że ma każdy w klubie, czyli w awansie do Ekstraklasy.